poranek wnet z Kijowa i stąd ten dżingiel Studio Kijów. Dzisiaj Studio Kijów w pobliżu stacji metra Arsenalna, przy starym Arsenale. Nadajemy z kawiarenki lwowskiej. To ucieszy się Wojtek Jankowski, który napisał mi, że we Lwowie jest pochmurno. Wojtek, siedzimy we lwowskiej kawiarence, przekazujemy ci trochę słońca kijowskiego. A łączymy się teraz z Podolem. Z nami jest na łączach telefonicznych dyrektor Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dyrektora złapaliśmy na pierwszym dniu urlopu, po roku urzędowania w Kijowie, po tej zmianie w Instytucie Polskim, po zmianie też polityki Instytutu Polskiego. Jaki był ten rok, panie dyrektorze? Jakby odpowiedzieć jednym słowem, to na pewno pracowity. Pracowity i wydarzyło się wiele rzeczy w ciągu tego roku, ale ja chciałem właściwie się zapytać i od tego zacząć, bo ten urlop spędza pan na Ukrainie, spędza pan w wyjątkowym miejscu. Przenosimy się w takim razie na Podole, gdzie pan jest. No tak, rzeczywiście częściowo będę urlop spędzał na Ukrainie. Jestem też u ukraińskich przyjaciół na Podolu. Kiedy Polacy mówią o Podolu, to bardzo często chodzi nam o jakąś część dawnej Galicji Wschodniej. To jest takie bliskie Podol. Ja jestem na Podolu dosyć dalekim. Można powiedzieć, że przez Podole płynie i wyznacza niejako jego rytm Dniestr. On zaczyna płynąć pod polską granicą, dosyć blisko i spływa do Morza Czarnego. Ja tu już jestem nad tym Dniestrem dosyć daleko. Jakbym wyjrzał teraz za okno, to po drugiej stronie mam już Mołdawię. Po jednej stronie Dniestru są jeszcze ziemie Ukrainy, po drugiej Mołdawia, tak współczesna, jak i historyczna. I to jest to Podole jeszcze bardziej na południe niż Chocim na przykład, więc rzeczywiście jestem na Podolu dalekim, w pobliżu Jampola. Mam nadzieję, że Chocim jeszcze pojawi się w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, ale jak mówi pan Dniestr, jak mówi pan Podole i mówi pan Jampol, to ja od razu widzę ogniem i mieczem. No w ogóle Podole ma bardzo ciekawą historię i jest niesłychanie ciekawe przyrodniczo. To tutaj w tutejszych jarach według Sienkiewicza żyła Chorpyna. Te jary to jest właśnie rzecz bardzo charakterystyczna dla Podola, bo z jednej strony tutaj są bardzo żyzne ziemie. Jak mówimy o żyznej Ukrainie, to Podole przede wszystkim należałoby wymienić. Legenda mówi, że to spod winnicy. Winnica jest w pewnym sensie współczesną stolicą Podola. Hitlerowcy mieli podobno, Niemcy w czasie II wojny światowej, wagonami wywozić czarnoziem. To prawdopodobnie jest legendą, ale sama ona pokazuje, że tu jest żyzna ziemia, ale w tej żyznej ziemi rzeczywiście pod spodem są wspaniałe wysady skalne. Kamieniec podolski jest z tego znany, ale no Podole to powiedzmy, wyobraźmy sobie taką lubelszczyznę, ale taką porytą wyjątkowo głębokimi i pięknymi jarami. Historycznie Podole jest bardzo silnie związane z Królestwem Polskim. Ono zostało przyłączone jeszcze przez Kazimierza Wielkiego. W konsekwencji, gdyby patrzeć na historię ziem ukraińskich, to ono jest znacznie silniej, cudzysłów, polskie niż na przykład Wołyń. Tutaj jest bardzo dużo zabytków. No, wczoraj na przykład byłem budowanym przez bardzo znanego architekta polskiego z okresu przed I wojny światowej, Chorodeckiego, kaplicy Potockich. Przepiękna kaplica, neogotyk połączony z takimi powiedzmy elementami secesji. Kto zna Chorodeckiego, to może to sobie wyobrazić. Chorodecki oczywiście kojarzy nam się przede wszystkim z Kijowem. To wielki architekt Kijowa, wiele przepięknych budynków. Przy tym ten budynek najbardziej znany, dom z chimerami, dom naprzeciwko siedziby. I także panie rektorze, Kościół Świętego Mikołaja, też przepiękny budynek. Można powiedzieć, że te budynki Chorodeckiego, szczególnie sakralne, przywodzą nam na myśl troszeczkę budowlę z Władcy Pierścieni. To połączenie secesji z neostylami daje właśnie taki efekt. Jak pan wspomniał już Chorodeckiego, to muszę pociągnąć ten wątek, bo rzeczywiście uwielbiam... A on też pochodził z Podola, panie redaktorze. Chorodecki to też Podolani. No tak, nie mam szansy przebić pana dyrektora, a ja z kolei chciałem powiedzieć, nawiązać do wątku lubelskiego, bo w Lublinie też moim rodzinnym można znaleźć budowlę Chorodeckiego, chociaż nie tak piękne o charakterze przemysłowym, ale przecież Chorodecki też stworzył budynek dworca w Teheranie. Panie dyrektorze, ten Podole niewątpliwie jest taką wizytówką w pewnym sensie historycznie, która też mogłaby promować polskość na Ukrainie. Ukraińcy czują ten element polskości, wielonarodowości, odwołują się do niego? Oczywiście w pewnym sensie tak.
W ogóle dialekt podolski jeszcze w XIX wieku języka ukraińskiego był silnie, powiedziałbym, powiązany z językiem polskim. Ja nie chcę powiedzieć, że był spolonizowany, no bo wtedy jeszcze skodyfikowany język ukraiński był dopiero tworzony, ale Tymko Padura, też podolanin, pisał tutejszym językiem i w tym języku jest sporo słów, które dzisiaj już w ukraińskim języku nie istnieją, on rzeczywiście sięga do tych korzeni ludowych. Ale oczywiście zabytków jest, tych związanych z okresem Królestwa Polskiego jest bardzo dużo. Tutaj miał swoje ziemie przecież również Zamojski, więc rzeczywiście tego jest sporo. Tak, jak wspomniał pan Tymka Padurę, to trzeba powiedzieć, że to twórca pieśni Hej Sokoły, a w Instytut Polski w tym roku wydał Tymka Padurę, wydał ten w formie takiej, jak ukazał się pierwotnie, czyli z takim zapisem ukraińskim, ale pisanym po łacinie, czyli literami łacińskim. Tak, to prawda. No ten zapis jest rzeczywiście chyba największym problemem współczesnym dla tej książki, bo wyobraźmy sobie łaciński zapis, którego Ukraińcy nie potrafią przeczytać, przeciętni Ukraińcy, ale zapisane są ukraińskie słowa, których Polacy nie potrafią przeczytać. Tam Padura to przełożył na język polski, tak więc książka jest dwujęzyczna, bo to jest repling. No ale powiedziałbym, że ten przekład już nie brzmi tak, w tak ładny, wietrzewany sposób, jak rzeczywiście ukraiński oryginał. Ale to by trzeba jeszcze troszeczkę w dół Dniestrem spłynąć na wysokość Bałty, bo to są te rejony, w których mieszkał mecenas Tymka Padury, Rzewuski, Emil Rzewuski. Też niezwykła postać. Też niezwykła postać, też podolanin, ale tu już rzeczywiście w to Podole zabrnęlibyśmy chyba, panie redaktorze, zbyt głęboko, bo Podolu można bardzo dużo opowiadać, szczególnie o tym odległym. To uciekamy z Podola, panie doktorze. Uciekamy z Podola, bo ostatni tydzień przed pana urlopem był pan w innym rejonie, nad inną wielką rzeką ukraińską, czyli nad Dnieprem. Trafił pan do Zaporoża. Czego Instytut Polski poszukiwał w Zaporożu? No w ogóle samo pojęcie Zaporoża w języku polskim znaczy pewne terytorium. Wysad skalny, jaki przebiega poziomo przez mapę Ukrainy, dzielił ją kiedyś, dzieli właściwie teraz na tak zwany niż, czyli to jest co poza tym osadem, wysadem skalnym, tak, w kierunku Morza Czarnego. Mówi się albo niż, albo Zaporoże, bo te skały tworzą progi na Dnieprze. Ale dzisiaj Zaporoże to jest oczywiście miasto. Ono jest zbudowane wokół dawnej kozackiej stolicy, czy dawnego punktu oporu, czy wokół Siczy na wyspie Chortyca. I można powiedzieć, że to są dwa miejsca w jednym, owo miasto Zaporoże, bo z jednej strony to jest potwornie psująca krajobraz tama na Dnieprze. Dniepr jest poprzekradzany wieloma tamami, one powolniły bieg rzeki. To tworzy pewne również kłopoty ekologiczne do dzisiaj. Ale ta tama przykryła większość tych sławnych progów dnieprowych. Ona jest widoczna z owej twierdzy kozackiej, która jest dzisiaj zrekonstruowana. Wokół tej tamy powstało w okresie sowieckim miasto, dość socrealistyczne. Warszawiakowi to troszeczkę może przypomina warszawski MDM, ale na samej wyspie ogromnej, Dniepr tam płynie w takim częściowo skalnym kanionie, a wyspa Chortyca ma tak 2 kilometry gdzieś na kilometrów mniej więcej 10, jest bardzo duża, to na tej wyspie rozgrywa się część akcji Ogniem i Mieczem. To tam właśnie Skrzetuskiego schwytano do niewoli. Tam on potem ranny leży i tam jest ta jego sławna dyskusja z Śmielnickim. Ale na tej wyspie teraz zrekonstruowano owe obiekty kozackie, zbudowano cerkiew, miejsce umocnione. Trzeba jechać bardzo daleko. Trzeba jechać bardzo daleko i tam zapraszamy naszych słuchaczy. Panie dyrektorze, dziękujemy za tę opowieść o Podolu i o Zaporożu. Mam nadzieję, że pan z nami zostanie, bo my za chwilę przełączymy się i przeniesiemy się do Polski, gdzie też będziemy opowiadać o wyjątkowych skarbach. A dziękuję serdecznie, miłego urlopu i pozdrawiam. Obiecuję, że nie będziemy przeszkadzać się na więcej w czasie wypoczynku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam panie dyrektorze. Dobrego dnia. Dobrego dnia, do usłyszenia. Admetro Antoniuk zapowiada następną piosenkę. Następna piosenka to mamy Bianka Jackowska. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Zawsze wolnym.